który byłeś na liście do karnych ze Szwajcarią? Ja zaraz po Pyszkinie. Czyli siódmy, tak? Czyli siódmy, dokładnie. No ale nie było mi dane strzelać. Może i lepiej. Ale byłem przygotowany, bo i ćwiczyliśmy karne i trener wyznacza, także byłem na to przygotowany. Krycha nas wyręczył. Nie musieliśmy strzelać. Uwierzyłbyś tak pół roku wcześniej, że będziesz tym czekającym na karne, gdzie stawką będzie ćwierćfinał euro? Nie mówię o tym, czy kadry było stać, tylko co z tobą się działo? Powiem tak, szczerze powiedziawszy, że chyba nie. I wiadomo, że każdy piłkarz z nas myśli o tych meczach wcześniejszych i w meczach grupowych i o tym, żeby wyjść z grupy. Później dopiero się o tym martwimy, co będzie dalej. Ale myślę, że to fajnie wyszło, no bo troszkę emocji. Dla ciebie Szwajcaria to taki też punkt odniesienia, bo towarzyski mecz ze Szwajcarią, ten po fantastycznej jesieni w eliminacjach 2014, to był ten twój mecz, tak? Strzeliłeś gola, była cieszynka na trybunach, wszystko było super, najlepszy moment w karierze i potem zjazd, kontuzja, problemy w klubie, trzeba było wrócić do Legii, tam znaleźć przystań. To było tak, że trener Nawałka trochę jednak cię sterował w tym kierunku, że musisz znaleźć sobie klub, w którym będziesz grał, żeby się załapać na euro? Czy sterował? No ja wiedziałem sam o tym. Znaczy podpowiadał. Wiadomo, że dla każdego zawodnika jest najważniejsze jest granie. I wiadomo, ja po tej kontuzji nie było tak kolorowo, jak to było wcześniej przed kontuzją. Nie było tak łatwo w ogóle po kontuzji. Ja nie wyobrażałem sobie, że to jest tak ciężko wrócić do tej swojej dyspozycji, która była wcześniej, bo naprawdę jest mega ciężko dojść do siebie i ja wiedziałem o tym, że muszę zrobić wszystko, żeby zacząć więcej grać i udowodnić trenerowi, że tutaj to miejsce mi się należy i tak postąpiłem, żeby wrócić do Legii na te pół roku. Udało mi się grać we wszystkich meczach praktycznie. Zdobyliśmy mistrzostwo, puchar Polski i tak się akurat złożyło, że jeszcze było mi dane tutaj zagrać. Tak wszystko fajnie się to posklejało przez te ostatnie pół roku. Z tego się cieszę, że tak postąpiłem, a inaczej, bo mogłem, wiadomo, że zostać tam w drużynie rosyjskiej, brać naprawdę bardzo duże pieniądze i nie myśleć o tym. A akurat stało się tak i było mi dane, że no przecież przyniosło to efekty. Jeszcze całkiem niedawno, jak powiedzmy te kilka tygodni przed Euro, jakby układać jedenastkę, to ty byłbyś zmiennikiem Łukasza Piszczka. Po przeciwnej stronie byłby twój druh Maciej Rybus, jego zmiennikiem Kuba Wawrzyniak. A na finiszu wszystko się tak porozsypywało, zakręciło ten uraz Kuby Wawrzyniaka, najważniejszy uraz, czyli Macieja Rybusa. No i tak zostałeś znowu lewym obrońcą. Tak, życie pisze różne scenariusze i wiadomo, no szkoda, że nie ma z nami Maćka, nieszczęśliwa kontuzja, ale każdy z nas wie, że to jest wpisane w naszą karierę piłkarską i ja staram się ogólnie dawać wszystko tej drużynie, co mam, pomóc jak najlepiej i wydaje mi się, że na razie jest ok. Zresztą tak było w eliminacjach też przecież, dlatego zostałeś tym lewym obrońcą na lata, który złapał zaraz potem kontuzję, że Kuba Wawrzyniak miał kontuzję w meczu z Niemcami i odjechałeś. No takie jest życie, że nieszczęście jednego jest szansą drugiego. A czujesz, tak byś powiedział, za Kubą Wawrzyniakiem, że zastępujesz piłkarza nieistniejącego? Tego lewego obrońca, na którego czekamy? Nie, te wszystkie mecze eliminacyjne, nie możemy tak mówić, bo i ja grywałem w tych meczach i Kuba Wawrzyniak naprawdę zawsze było mówione, że nie ma tego lewego obrońcy, a Kuba naprawdę dawał dużo tej reprezentacji i wielki szacunek dla niego, bo tych meczów ma chyba ponad 50 i to nie jest tak, że nie mieliśmy lewego obrońcy. Było tak, że mieliśmy więcej kontuzji chyba na tej pozycji niż grania i były takie roszady i zamieszania na tej pozycji. Mamy na razie turniej, w którym bohaterami są znaki zapytania.
bo tak, był znak zapytania, jaką formę będzie miał Kuba Błaszczykowski po problemach w klubie. Był znak zapytania, czy mamy lewego obrońcę. Był znak zapytania co do Michała Pazdana, co do Łukasza Fabiańskiego, jak wróci po kontuzji Wojciecha Szczęsnego. Tak naprawdę to wy, przeskakując siebie, jakoś będziecie symbolami tego turnieju na razie. No wydaje mi się, że chyba już po tych meczach nikt nie będzie miał żadnych znaków zapytania. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie dalej. Ty kojarzysz Capdeville, lewego obrońcę Hiszpanii? Tak, 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 tak. To on mówił o sobie, że ja jestem kaczorem wśród delfinów, ale on był niezbędny, dlatego że Hiszpanie też nie mieli lewego obrońcy takiego, jaki, nie wiem, z katalogu lewych obrońców, a poza tym robił atmosferę. Tak? On był pierwszy do wygłupu. Nie wiem, czy on ci kogoś przypomina. Możesz ty rozstrzygnąć. Nie wiem, może mnie troszkę przypomina. Też staram się, wiadomo, kiedy jest czas na żarty i śmiech, no to żartujemy. Kiedy jest czas na pracę, no to trzeba ciężko pracować. Ja myślę do tego wszystkiego tutaj, gdzie teraz jestem, doszedłem ciężką pracą. Ja już wcześniej mówiłem, że ja nie mam może talentu, nie wiem, 20%, a resztę musiałem zapracować na to wszystko. Dlatego cię pytałem o Capdeville. Dla mnie to, że ktoś nie miał talentu, doszedł ciężką pracą, to jest żadna ujma. Nie, dokładnie trzeba. Wiadomo, że każdy z nas ciężko pracuje, ale no, wiedziałem, że muszę więcej trenować, czy więcej, ciężej pracować niż niektórzy, bo niektórzy, wiadomo, teraz młodzi zawodnicy mają dużo łatwiej, wchodzą szybciej do zespołu, dawniej tak nie było. Trener miał swoich zawodników i zawodnik, który przychodził z niższej ligi, naprawdę musiał długo czekać na tą swoją szansę, żeby ją dostać i tak jak mówię, no, ciężką pracą naprawdę można zajść daleko. Wiadomo, że musi być w drużynie bardzo dobra atmosfera, bo bez tego też jakoś jest ciężko. Ta atmosfera jest bardzo dobra i też wyniki robią tą atmosferę. Każdy widać, że z uśmiechem na twarzy schodzi na śniadanie i no by było jak to najdłużej. Ale nie ukrywajmy, spodziewaliśmy się, że kanał Łączy Nas Piłka został wymyślony dla liderów tej kadry. Okazało się, że został wymyślony dla ciebie i wczułeś się w tę rolę. Słyszałem, że właśnie jestem właśnie dużo, dużo filmików ze mną są, ale na pewno to cieszy, to jest fajne. Nie muszą być piłkarskie, ale mogą być też żartami śmieszne, bo to jest wszystko też dla ludzi, żeby to zobaczyli, jak tutaj wszystko to się odbywa, że nie jesteśmy, nie wiem, spięci czy coś takiego, jesteśmy normalnymi ludźmi, też potrafimy się śmiać, czy z siebie, czy z czegoś, czy ktoś coś zażartuje i myślę, że to jest fajne, żeby każdy spoza tutaj kadry i którzy tak no, nie wiedzą, co się dzieje, żeby to zobaczyli i jacy my jesteśmy też normalni. Ale ty poczułeś, że twoja popularność wzrosła właśnie przez to? Nie, ja w ogóle o tym nie myślę. Popularność. Musiałbym przejść do Bayernu Monachium, żeby moja popularność wzrosła. Ja nie myślę o tym. Staram się być, tak jak już powiedziałem, sobą, a to, co ktoś tam nagra coś fajnego i puści, no to już chyba ludzie oceniają. I oni mogą coś o mnie powiedzieć. Łukasz Wiśniowski z Łączy Nas Piłka powiedział, że jesteś jedynym znanym mu człowiekiem, który nie ma w ogóle wahań nastrojów. To znaczy cały czas jedzie jak petarda. No tak, wydaje mi się, że... W sumie nie musiał nam tego mówić, bo widzimy to... No chyba widzicie, bo jesteście też blisko tutaj na Azji i widzicie nas na co dzień, no też możecie ocenić. No już naprawdę nie wiem, co musiałoby się stać, żeby mój humor troszkę poszedł w dół, bo tak jak mówię, staram się podchodzić do życia z uśmiechem i brać od życia wszystko, co dało, także z każdym dniem staram się jakoś podchodzić do tego z uśmiechem. A ty jesteś jednym z tych, którzy właśnie znają tą teorię luzu, że trzeba jak najdłużej nie myśleć o meczu, czy właśnie nie? Masz etykietkę takiego śmieszka, natomiast jak zbliża się mecz, to... Bo na przykład jest Michał Pazdan, który się tam koncentruje, ogląda... No, Pazdi to jest wiadomo, tak. Myślę, że on będzie pracował po zakończeniu kariery w telewizji. Jako analityk, tak? No, myślę, że tak, że będzie gdzieś tam obok was. Także zobaczymy, bo naprawdę lubi sobie przeanalizować, ale myślę, że to jest dobre. Każdy zawodnik ma
ma inne jakieś tam... Mhm. Ja ogólnie staram się nie myśleć. Wiadomo, że nie mogę też się całkowicie wyłączyć, bo nie można zapominać, przeciwko jakim zawodnikom się gra i z kim gramy. O tym doskonale wiem, ale staram się jakoś to wyłączyć wszystko. Wiadomo, że przed meczem parę godzin już jest, czy w dniu meczu już jest pełne skupienie i myślisz o przeciwniku, ale ja ogólnie staram się być normalnie przygotowanym, tak jak normalny dzień. Czy nikt ci jeszcze plakatu Cristiano Ronaldo na drzwiach nie przykleił? Nie, myślę, że nie. Już graliśmy parę razy z Portugalią i chłopaki pokazywali, nawet jak ja nie grałem, że to jest wiadomo, wiemy o tym, że to jest bardzo dobra drużyna. Szczerze mówiąc, ja sam oglądałem te mecze i chyba ich słabszą stroną można powiedzieć, że jest obrona. Wiemy, kogo mają, jakich zawodników z przodu, Ronaldo, Quaresma i Nani. To są zawodnicy, którzy mogą zrobić przewagę, nie wiem, dwoma, trzema zagraniami, indywidualna jakaś akcja i na to na pewno będziemy musieli uważać. Ale my też wiemy o tym, jacy my jesteśmy silni i na co nas stać, a na pewno stać nas jeszcze na więcej. No właśnie Quaresma, tak, bo wszyscy będą mówić o Ronaldo, a tak naprawdę na razie to Quaresma odmienia Cristiano, tak, żeby Cristiano był najlepszy, to już pomijam tą bramkę, z nim jest trochę jak z Kamilem Grosickim, to znaczy takie zagubione dziecko portugalskiej piłki przez lata, a teraz gość, który może dojrzał do naprawdę wielkiego... No tak, na pewno jest bardzo szybkim zawodnikiem. Niesamowicie bardzo dobrze wyszkolony technicznie i na pewno trzeba będzie na niego też uważać, ale wiemy, że Ronaldo też może postać na boisku. Nie, to że Ronaldo jest tam najlepszy, to w ogóle... I może zrobić jedną, dwie akcje. Na pewno, moim zdaniem są silniejsi z przodu, to też widać. I Quaresma, że jest w bardzo dobrej formie, i Nani strzela bramki, i Cristiano. Także będziemy musieli być dobrze przygotowani na nich. Ale będziemy się starać grać swoje i konsekwentnie. Mam nadzieję, że będzie dobre spotkanie. My kończyliśmy eliminację jako drużyna z najlepszym atakiem w Europie. Zaczęliśmy Euro jako drużyna z najlepszą obroną. Wy ćwiczyliście, pracowaliście nad obroną najdłużej na zgrupowaniach, prawda? Czy najdłużej? Pracowaliśmy nad każdą formacją. To nie jest tak, że tylko my obrońcy bronimy, bo proszę zobaczyć na... Tak, można to inaczej, zobaczyć, nad grą w obronie. Nad grą w obronie, bo można zobaczyć, jak chłopaki z przodu biegają i w środku pola. To jest bardzo duże ułatwienie też dla obrońców, że tak nas wspierają i pomagają z formacji wyżej, bo cała drużyna broni i od nich się już zaczyna, od napastników ta obrona. Nawet proszę zobaczyć tą pierwszą chyba akcję ze Szwajcarią, jak chłopaki spresowali i mogliśmy strzelić gola. To naprawdę może się podobać. No jesteśmy drużyną. Na pewno fajnie, że tych bramek tracimy mało, bo do tej pory tylko jedną jeszcze jaką. To cieszy, aby to podtrzymać do jak najdłużej. A przeciw komu było najtrudniej do tej pory w turnieju? Indywidualnie? W każdym meczu były trudne momenty, bo... Był taki moment ze Szwajcarią, że Lichtsteiner uwierzył w to, że będzie jego dzień. Tam zaczął sobie trochę hasać. No wiemy, jakim on jest zawodnikiem i jakie ma predyspozycje. No, biega naprawdę. Chyba koleś się w ogóle nie męczy i to też było widać, że praktycznie za każdą akcją starał się podłączać. No wiem, że to jest bardzo dobry zawodnik, ale próbował jakieś akcje robić. Były momenty czasem takie, że dochodziły te wrzutki, ale myślę, że ogólnie było ok. To kto był najtrudniejszym? Najtrudniejszym? W każdym meczu było, tak jak już powiedziałem, trudno, bo był Jarmolenko, Shaqiri, Müller. Można powiedzieć, że najłatwiej było z Irlandią, bo w większości my byliśmy przy piłce i my atakowaliśmy. Muszę cię zapytać o kwestię fusów, chociaż wiem, że jesteś nią zmęczony. To jest też turniej fusów, bo jeśli jesteś tak mocny, jak mocne jest twoje najsłabsze ogniwo, no to też jesteś tak mocny, jak mocne są twoje fusy, prawda? I to się ładnie złożyło akurat w tych Mistrzostwach Europy. Powiem szczerze, że bardzo ładnie się to złożyło. Może po Mistrzostwach już
już nie będzie. Nie będziecie fusami, już, tak? Musisz wymyślić coś nowego. Nie, mi się wydaje, że chyba już nie będzie fusów. Mhm. Zakończymy z tym. Ogólnie się śmieję, nie? Żartuję, że po tych mistrzostwach, jak fusy grają, to można zakończyć działalność fusów. Masz musiał wymyślić coś nowego. Trzeba będzie coś nowego wymyśleć. W ogóle mnie cały czas śmieszy, jak słyszę fusy, to jest... Ale jesteś dumny, że to twoje? No jest śmiesznie, jest fajnie, bo każdy z nas potrafi się z siebie śmiać i to fajnie wyszło, że fusy, bo to fajnie brzmi. Wiesz, że już za granicą piszą o was? No właśnie słyszałem. Ktoś mi to mówił, że w Niemczech? Nie. Deutsche Zeitung. No, niemiecka gazeta. No to jak niemiecka gazeta o nas pisze, no to teraz Polska musi coś napisać. Trochę pokręcili, ale napisali, że to się narodziło tutaj, ale... Oni przekręcają wszystko. No kurde, no nie wiem, co ci powiedzieć o fusach. Naprawdę sobie się... Nie, był taki moment, kiedy przynieśli składy na ten pierwszy mecz z Irlandią i cała czwórka, cały sektor z lewej strony to byli piłkarze z polskiej ligi. I wtedy jakoś tak do nas dotarło, jak... Tak, no bo po prawej stronie biegała Borussia, Fiorentina, tam bliżej Bayern, Monachium, Ajax, Torino, w środku Sevilla, a z naszej lewej biegała Legia, biegała Wisła, biegała Krakowia. I to fajnie tak wyglądało. No, oczywiście żartowaliśmy sobie z tego, że fusy dają radę, tak? Bo naprawdę, no było mówione, że czy tam gdzieś się wcześniej mówiło, że czy dadzą radę, czy nie. Myślę, że wszystkim pokazaliśmy, że nieważne kto z jakiej drużyny tutaj przyjechał, to jest reprezentacja, że jesteśmy drużyną. I nie widać tutaj u poszczególnych, czy u kogoś, jakiegoś zawodnika, jakiejś wielkiej różnicy na boisku. Mhm. A myślisz, że po tych mistrzostwach zaczniemy bardziej szanować ligę, czy to tak już jest w Polsce, że tak dla bezpieczeństwa zawsze ją obśmiewamy, żeby się później nie sparzyć? No bo też umówmy, że parzyła nas często w pucharach. Ja powiem, no pewnie mi się wydaje, że tak, no bo gdybyśmy, ja pewnie grał przykładowo w Hercie Berlin, Michał Pazdan przed turniejem, Bayer Leverkusen, Krzysiu, nie wiem, Besiktasie Stambuł i Kapi... Nie, za nisko musisz. Kapi w Liverpoolu, Krzysiu w Manchester City, to nikt by o tym nie mówił, a umiejętności byłyby te same, to nikt by o nas nie pisał, czy dadzą radę, czy podołają temu zadaniu, czy oni powinni być, czy coś takiego. Ale myślę, że po Euro to się zmieni. Mhm. Troszkę zaczną może bardziej wszyscy szanować polską ligę, bo mi się wydaje, że wszystko idzie do przodu. Ale to też jest... Rozumiem, że nieprzypadkowo tymi fusami się nazwaliście, ale kiedyś te nienazwane fusy były troszeczkę wyautowane z grupy. Dzisiaj wy jesteście grupą samą w sobie i to się jakoś tak fajnie schodzi. No tak, każdy stara się tutaj od nas, z fusów, udowadniać trenerowi wszystkim, że jesteśmy potrzebni. Zawsze byliśmy i jesteśmy, że w każdym momencie jesteśmy gotowi do gry i to pokazało, bo ja też w eliminacjach czasem grywałem, mniej wygrywałem, siedziałem na ławce i trzeba czekać na swoją szansę i ją dobrze wykorzystać. Ja cieszę się, że jestem w tej reprezentacji, że mogę tutaj być. No, przeżywam teraz wspaniałe chwile, oby jak najdłużej. I to cieszy. A co po turnieju? Po turnieju zobaczymy. Na razie, szczerze mówiąc, nie myślę o tym. Staram się tutaj wyłącznie skupić tutaj na reprezentacji. A co będzie, zobaczymy. Tak, po turnieju... Jesteś wypożyczony do Legii Warszawa do końca czerwca. Jesteś piłkarzem Krasnodaru. Tak. Masz oferty z zachodu, ale wolisz pozostać dumnym fusem. Dokładnie.
Na razie nie staram się o tym myśleć. To by zniszczyło twój wizerunek, tak? Gdybyś odszedł do Bordeaux na przykład. To by zniszczyło mój wizerunek, a później wiadomo, jakiś odpoczynek, a później będziemy się martwić, co będzie dalej.